Now the topic of today is very interesting. The duality in the infinite. Dualizm nieskończoności. Duality in the realm of the divine perfection. Dualność w rzeczywistości doskonałości. But first of all, let us try to understand what's duality. Przede wszystkim spróbujmy na początku zrozumieć, czym jest dualizm. Male and female. Męski albo żeński. That's a prominent duality. To jest ten najbardziej znany dualizm. A very interesting one also. Because they're increasingly, intensively compatible and interdependent. Ponieważ on jest niezależny w sposób współzałączący i bezustanny. Divinity is showing its ability. Boskość ukazuje swoje zdolności. To spread into two. Aby dzielić się na dwoje. Then to join together. I potem, aby się ponownie łączyć. To expand into further. Aby dalej się rozszerzać. Ekspandować. Just like some people, they have twins. Tak. And one is boy and one is a girl. Niektórzy ludzie są dzieciakami. Jedno z nich jest dziewczynką, drugie chłopcem. Amazing. Niezwykle, co? This is the ability, the capability. To jest możliwość, jaka tam istnieje. Duality is the absence and the presence of different items. Dualizm jest once again. Yes. Duality is the absence or the presence of different items. Okay. Dualność jest nieobecnością albo obecnością różnych rzeczy. The absence of darkness nieobecnością ciemności comes when light appears. Znika, kiedy pojawia się światło. The absence of cold nieobecność zimna is when warmth appears. Znika, kiedy pojawia się ciepło. The absence of dark cruelty. Nieobecność okrucieństwa comes as soon as love appears. Pojawia się tak szybko, jak kiedy znika tak szybko, jak kiedy tylko pojawia się miłość. So many different items of duality. Więc takich różnych wiele postaci dualizmu. Soft. Miękkie. And hard. Twarde. Sweet. Słodkie. And tasteless. I pozbawione smaku. Salty. Pełne soli. And tasteless. Słone i pozbawione smaku. Black and white. Ale idę. Very interesting is white. Bardzo interesujące jest białe. White is the mixture of all colors. Ponieważ biel jest mieszanina różnych kolorów, wszystkich kolorów. Interesting, no? Interesujące, prawda? How after mixing all the colors you come to white? Jeśli zmieszasz wszystkie kolory, dojdziesz do białego. Like one takes out the other. Tak jak jedno jakby rugowałby te drugie. So we want to understand. Pragniemy zrozumieć. What is duality? Czym jest dualizm? Because we are living duality. Ponieważ my żyjemy w tym dualizmie. Maybe you're rich. Może jesteś bogaty. Then you're experiencing the rich duality. Wtedy doświadczasz tego dualizmu bycia bogatym. And you can also experience poor reality. Ale możesz również doświadczać tej rzeczywistości bycia biednym. What's the difference? To za różnica? One piece of paper, a check. Kawałek papieru, zwykły check. I say $1 million check and you pass from poor to rich. Jeden kawałek papieru, jeden check i zabierając $1 million i zmieniasz się z biednego w bogacza. Freedom and prison. Wolność i uwięzienie. What's the difference? Zależnica.
One key in a lock. Jeden klucz w zamku. Clack. Closed. Now you're prison. You are not free. Jesteś wolny. As soon as they open this door, you can go out wherever you want, you're free. Jak ty szybko otworzysz drzwi, możesz sobie pójść gdziekolwiek chcesz, bo jesteś wolny. So, duality is very challenging. A więc ten dualizm jest niezwykle wymagający. Somebody is very intelligent. Ktoś jest bardzo inteligentny. And somebody is very dumb. A ktoś jest po prostu głupi. That hurts, no? To sprawia ból, prawda? But sometimes you meet a person. A czasami spotkasz kogoś. And you can ask him like a simple question. Możesz mu zadać proste pytanie. And he goes, I don't know. A przed mówiłem, ale ja nie wiem. No idea. Czego? Nie mam pojęcia. That's also duality. To jest również dualizm. Then we ask another question. Wtedy mamy postawić inne pytanie. Should we not utilize duality? Should we not enjoy duality? Czy nie powinniśmy używać tego dualizmu? Czy nie powinniśmy się radować tym dualizmem? Associate with the rich and reject the poor. Przebywać z bogatymi, a odrzucić biednych. Stay with the intelligent and reject the dumb. Przebywać z biednymi, a unikać głupców. This is a very, very cool, careful a subject to be studied very carefully. There was, after Charles Darwin, you know Charles Darwin, he said, the survival of the fittest. Whoever was the strongest, he survived. And those who are not strong, they were lost. Then some nephew of Charles Darwin, he started the eugenics movement. The eugenics movement became one of the most cruel scientific proposals. Ten ruch stał się jednym z najbardziej okrutnych propozycji naukowych. It became the movement of selective elimination of human beings. Stał się ruchem selektywnego wyniszczania istot ludzkich. In the name of science. W imieniu nauki. They killed millions. To improve the seeds of humanity, they said. Aby poprawić nasienie ludzkości, tak powiedzieli. Even very short time ago. Nawet niedawno temu. Just a few years ago in Kosovo. Niedawno, kilka lat temu w Kosowie. Major killing was going on, and they called it ethnic cleansing. Miało miejsce zabijanie na masową skalę i nazwano to po prostu etnicznym oczyszczeniem terenu. They studied the scale. Po prostu studiowali skalę tego. The scale of school. Przepraszam, studiowali wymiary czaszek. They studied the sizes of skulls. Aha. Studiowali wymiary tych czaszek. They studied what the teeth looked like. Studiowali, jak wyglądały zęby. And they had to decide. Musieli zdecydować. What is the improved model and what is the backward model? Co jest dobrym wzorem, a co jest złym wzorem? Then, next step. Eliminate the reproduction of the second model. This is going on today. In Canada. Every day indigenous women disappear. Nika.
They are simply disappearing and then they find them dead somewhere. Po prostu znikają, później gdzieś są odnajdywane martwymi. One indigenous woman started investigating this. We are talking about today. We are not talking about 100 years ago. So she published a report how systematically native girls are disappearing. Pokazywała, w jaki sposób systematycznie te Indianki z tamtych rejonów ginęły. And just a month ago, she disappeared and was found dead. Tylko niewiele miesięcy temu, powiedział, i ona zniknęła i odnaleziono ją matką. In Peru, Peru, the government of Fujimori, rząd premiera Fujimori, sent out health department groups. Zadesłał wtedy takie grupy, które zajmowały się opieką zdrowotną. And in the name of checking the health of the people, w imieniu sprawdzania zdrowia tych ludzi, they sterilized against people's will 30,000 indigenous people. Sterylizowano 30,000 miejscowych ludności bez ich zgody. In other words, the eugenist movement has not stopped. Innymi słowy, ten ruch eugeniki nie zanikł. It's just become a little bit more quiet. Stał się po prostu tylko trochę. But it's promoting abortion. Ale nadal promuje aborcję. It is promoting so many birth control systems. Promuje tak wiele różnych systemów kontroli urodzi. By telling everybody. Powiadając to każdego. We are too many human beings. Jest nas zbyt wiele ludzkich istot. The planet cannot sustain as many human beings. Planeta jest w stanie trzymać tak wiele istnień ludzkich. Nothing is further from the truth. Nic nie jest dalszym od prawdy. The planet can right now, planeta, with the same amount of agriculture produce, tą samą ilością produktów rolnych, feed 10 times more the population of the earth. 10-krotną liczbę obecnych mieszkańców Ziemi. All these grains which are fed to animals to make them fat for slaughter. Wszystkie te zboże, które karmi się zwierzęta rzeźne, zwierzęta poda, żeby zażynać je na mięso. It could be directly consumed by humans. Mogłyby być bezpośrednio skonsumowane przez ludzi. Like I say. Jak powiedziałem. 10 times more human beings could be fed. And we are making so much space of Mother Earth into roads. I tak wiele obszaru Matki Ziemi przeznaczamy na drogi. Airports. Lotniska. We grow tobacco. We grow coke. We grow marijuana. We grow the plant for making beer. We grow tea, we grow coffee. All these lands could be utilized for growing food. So who is this envious rascal who says we don't want more human beings? We have no food for them. You nonsense! You never produced any food anyway! To nie ty kiedykolwiek produkowałeś jakiekolwiek pożywienie. Mother Earth is producing the food. Matka Ziemia produkuje pokarm. So now it's time to change. A teraz
jest czas na zmianę tej sytuacji. To accept that there is something to be done. Należy zaakceptować, że jest teraz coś, co można zrobić w tej sprawie. Something has to be done. Coś powinno zostać uczynione. Which you should do. To i to powinno być uczynione przez was. Not that you think about others. Nie, że ty myślisz o tym, że inni mogą to. You should do it yourself. Ty sam powinieneś to uczynić. Each and everyone has to do something. Każdy z was powinien coś uczynić. This is another question of the duality. To jest inna kwestia dualizmu. So the duality in this world, it is putting you to make choices. Także ten dualizm w świecie zmusza cię do dokonywania wyboru. Free will means wolna wola oznacza make your choice. Że masz prawo do dokonywania wyboru. Free will means wolna wola oznacza be responsible. Bądź odpowiedzialny. Act with love. Działaj z miłością. Now, after all the duality in this world is observed, kiedy przeszedliśmy wszelkie te dualności, te dualizmy, we have to conclude one important thing. Musimy wywnioskować jedną rzecz. We are all one family. Jesteśmy jedną wielką rodziną. And we all have the right to live. I każdy z nas ma prawo żyć. If somebody is sick in your family, jeśli ktoś jest chory w twojej rodzinie, then that sick person will teach you to love and serve. To ta chora osoba nauczy cię kochać i służyć. Sometimes you have to learn serving. Czasami musisz nauczyć się służenia. From the needy. From the sick. Dla tych, którzy potrzebujący, dla chorych. If there's no sick person, how will you learn how to serve? Jeśli nie będzie chorych osób, jak nauczysz się służyć? If there's no poor person, how you will you be generous by giving? Jeśli nie byłoby biednych, w jaki sposób nauczyłbyś się dobroczynności i działania z głębi serca? We all have to make our efforts. Każdy z nas musi dokonać własnego wysiłku. So that we can understand that we belong to the non-dual substance. Ale byśmy w stanie zrozumieć, że my należymy do niedualnej substancji. The most amazing thing. Najbardziej zadziwiająca rzecz. You are the soul. Jesteś duszą. Which is non-dual in nature. Która w swojej naturze jest pozbawiona, jest niedualna. But what is it? Ale co to jest? Is the soul zero? Czy dusza oznacza, że jest zerem? No. Nie, tak nie. The soul cannot be zero. Dusza nie może być zero. Zero, no amount of zeros can produce one. Zero, dodane do zera, wiele innych zer, nie może produkować tego, co jeden plus jeden. Therefore, dlatego też, zero cannot be the soul. Dlatego zero nie może być duszą. But it is non-dual. Ale jest ona niedualna. Because it can exist beyond duality. Ponieważ może istnieć poza dualizmem. You can be a man this lifetime, next lifetime you're a woman. W tym życiu możesz być mężczyzną, ale też możesz być kobietą. You can be black this lifetime, next lifetime you're blue-eyed and fair. W tym życiu możesz być czarny, ale też możesz z niebieskiego oczy i mieć jasny kolor skóry. And then if you wait a little bit longer, jeśli poczekasz na dłużej, then all of them, to wszyscy oni, fair hair, black hair, brown hair, they all become like us. Just to say something like that on the white hair. So, forget about it. What is all this duality business? Even this body, what kind of duality is there? It's a mesh of atoms.
They come in and go out. In the end, everything becomes from ashes to ashes, from dust to dust. So where is the duality? This is just something we may call cosmic variety. But you are the soul. You are the conscious entity. You are the decision maker. You are the one who has the potential love in your heart. You are a fraction of love personified. Częścią uosobionej miłości. That's why you are always interested in love. Dlatego zawsze jesteś zainteresowany miłością. Everything else is secondary. Wszystko inne jest wtórne. Money without love is so useless. Pieniądze są bezużyteczne. Just ugly. Po prostu wstępne. But if there's love, ale jeśli jest miłość, then one rose can make the difference. Jedna róża może zmienić całą sytuację. And if you have no rose, jeśli nie masz róż, can take one of these. Even if you take this teeniest little flower which grows in the grass, and you give it to someone with love, like this, hey, huh? Immediately his heart is filling out. And the mouth goes from ear to ear. The most important communication. It's love. That's what makes life living. Livable. That's what makes us happy. So our existence is conscious. It's not zero. So how can you have one and not have duality? What about one? What about two? The word duality comes from two because there's two. Or in the computer language, you have 01010001. So this is the binary code. Where you can think, yes, the material duality. But without consciousness, there is no computer. There is no binary code producing zeros and ones. Like when you get a picture. Nowadays you all have these cameras. And you take one, snap! Yogurt! Okay. Smile! And it goes, then you put into your computer. Or you send the picture by email. But when you send a picture, how is it being sent? The picture is translated into zeros and ones. Digital system means the zero and one language. And then comes somewhere else and boop, it's the picture again. What we have to say, that's pretty far out. Pretty amazing. How they make such a thing that you can take an image and through zeros and one send it to the other side of the world in seconds.
swój obrazek i w ciągu kilku sekund za pomocą zery jedyny przeszedł na drugi koniec świata. So the duality of this material world, tak więc dualizm tego świata materialnego, it is apparent duality. Jest tylko dualizmem pozornym. In the language of the Vedas, w języku Ved, especially the Upanishad, the Sri Upanishad, szczególnie w Upanishadach, it is rejected the temporary duality. Odrzuca się istnienie tymczasowego dualizmu. Om Purnamada Purnaminam Purnamudakshyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Everything which emanates from the Supreme Absolute is also absolute in intrinsic nature. Wszystko, co emanuje z absolutnego absolutu, jest również absolutem w swojej wewnętrznej naturze. Including this phenomenal world and all the living entities who are here, they are part of the Absolute. Włączając ten czas zjawiskowy, ten świat zjawiskowy, wszystkie istoty, w którym one istnieją, wszystko to zawiera się w absolucie, stanowi absolut. Precisely speaking, dokładnie mówiąc, we cannot define duality in terminology of science. Nie możemy definiować dualizmu ideologii naukowej. Therefore, they have changed the scientific explanation. Dlatego wyjaśnili naukowe wyjaśnienie tego określenia. Now they say, teraz powiadają, that things don't disappear, they're just transformed. Rzeczy już dłużej nie znikają, tylko się przemieniają. And even physical symptoms like waves or elements. Nawet widzialne symptomy, takie jak fale czy różne elementy. Even that's not definable on an absolute realm. Nawet one nie są do zdefiniowania na planie absolutnym. Sometimes it's a wave. Czasami jest to fala. Sometimes it is a substance. A czasami innym razem jest to jakieś substancje. But it can change. Ale ona może zmienić swoją. So we cannot define duality. Nie możemy więc zdefiniować tej, określić tego dualizmu. Nevertheless, there's one duality. Pomimo to nie istnieje jeden dualizm. That's called death. On się nazywa śmiercią. Apparently. Pozornie. When you die. Kiedy umierasz. Do you really die? Czy naprawdę umierasz? Are you so sure about that? Jesteś tak pewny tego? You really think you're just going to disappear and that was it? Naprawdę myślisz, że po prostu znikniesz i na tym się wszystko skończy? Everybody has to die. Każdy musi umrzeć. Today I was telling the story of Savitri. Dzisiaj opowiadam historię o Savitri. There's only one time in history that one woman conquered death. To zdarzyło się tylko jeden raz w historii świata, że jakaś kobieta pokonała śmierć. That was a woman. To była kobieta. Actually, in the scriptures, the church in the Pisma mówiła, those who can conquer, ci, którzy są w stanie pokonać, over so many obstacles, zbyt wiele różnych przeszkód, they're usually zazwyczaj the divine feminine. Są tymi, którzy są żeńskimi bóstwami. The mother power. Czyli jest ta moc matczyna. So. A więc? Then after you die, what happens? What happens with your individuality? Co się stanie z waszą indywidualnością? Where are you going to go? Gdzie się udacie? Are you going to merge? Czy udacie się, żeby się z czymś wtopić? Into a cosmic zero-ness? Czy w tą kosmiczną zerowość? Or into a cosmic oneness? Albo w kosmiczną jedność. Or into a cosmic two-ness? Albo kosmiczną wolnie? The cosmic oneness
jedna kosmiczna, is a proposal. Jest propozycją. Of Śrīpāda Śaṅkarācārya. Śrīpāda Śaṅkarācārya. That cosmic tunis. What is tunis? Tunis, two. Aha, materia. Twoistość. Że ta kosmiczna dwójnia. That is the counter proposal of Śrīpāda Madhvācārya. Jest przeciwpropozycja Śrīpāda Madhvācārya. So when he made like this, więc kiedy on robi w ten sposób, he wasn't putting the victory sign from the hippie times. Nie pokazywał tego znaku victory czasów. Or maybe of the French Revolution. Albo czy francuskiej rewolucji. The Madhvācārya sign means, ten znak Madhvācārya oznacza, the Supreme is permanently divided into lover and beloved. Że najwyższy, albo to najwyższe, na stałe ekspandowało, czy podzieliło się na miłowanego i miłującego. Within the realm of the infinite, w rzeczywistości nieskończoności, an infinite amount of loving realms manifest. I manifestuje się nieskończona rzeczywistość nieskończonej miłości. By the sweet will, ale poprzez własną wolę, of the all in all, tego, co jest wszystkim we wszystkim, and the one for all, i tego, co jest jednym za wszystkim, the creator of all the individual onenesses, twórcę wszystkich indywidualnych jednostek, indywidualnych jedności, he's providing a royal reception in the world of love. Zaprasza, przedstawia każdemu królewskie zaproszenie do świata miłości. Because, ponieważ the original loving reality, ponieważ ta pierwotna rzeczywistość miłości expands, ekspanduje, just like parents, tak jak rodzice, loving parents, tak jak kochające rodzice, they look at each other, patrzą się na siebie, and they say, i wiesz co, you know something? Wiesz co? How nice would it be if we have another child? Jak fajnie byłoby, byśmy mieli jeszcze jakieś następne dziecko. Of course, first they gotta have the first one. Oczywiście, najpierw muszą mieć to pierwsze. But then they may decide to have a second one. Ale później mogą zdawać mieć, albo mieć następne dziecko. Third, fourth, fifth, piąte, sixth, aż nawet szóste, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth. That was common before. To było czymś zwyczajowym wcześniej. Parents with 14 children, that wasn't a rare thing. Nie było czymś jakoś niezwykłą rzeczą. People say that's because they had no television at that time. Powiada się, że działał się tak na to, że w tamtym czasie nie mieli telewizji. So they had nothing else to do. But that's not true. A to nieprawda. The thing is, they were more generous. Tak, sprawa powiada, że oni byli bardziej wspaniałomyślni. They could understand. Byli w stanie zrozumieć. That having children, że posiadanie dzieci, is a way to pay your debt. Jest sposobem na spłacenie twojego długu. To your ancestors. Na twoich przodków. To your providers. Na tych, którzy dawali opiekunów. To your creator. Na twoich twórców. You can serve God by serving your children. Możesz służyć Bogu, służyć swoim własnym dzieciom. You can serve nature by serving life. Możesz służyć naturze poprzez służenie życiu. By giving support. Poprzez wspieranie. By giving affection. Poprzez okazywanie uczucia. By giving what has been given to you. Poprzez przekazanie tego, co love. Tobie, czyli miłość. What is life without love? Czym jest życie pozbawione miłości? Miłości. Miłości. The essence of all.
To jest esencja. So the Lord, to jest Pan, who has created all, który stworzył wszystkie, he's just like a loving parent. Jest tak jak kochający rodzic. Only thing is love is more bigger than ours. So he's infinite. So he has infinite girls and boys in his family. And I'm so lucky to live. Because many of my Lord's boys and girls are sitting right in front of me. Wielu chłopców i dziewcząt z mojego Pana siedzą tuż przed Bogiem, przede mną. And they give me chance. Dają mi szansę. To render some service to them. Żeby wykonać dla nich jakąś służbę. By talking about the divine duality in the infinite. Poprzez opowiadanie o boskim dualizmie nieskończoności. You do not need nie potrzebujesz matter to produce spirit. Materii, aby produkować ducha. Spirit does not need matter to exist. Nie potrzebuje materii, aby egzystować. Spirit does not need matter to share love. Duch nie potrzebuje materii, aby okazywać miłość. So how do you call that then? Więc dlaczego to? It's called Nirguna Brahman. Jak to nazywasz? Nazywasz to Nirguna Brahman. It is also called Aprakrita. Właśnie to się nazywa Aprakrita. It's in manifest to the eye. To jest zamanifestowane dla oka. But it is manifest to the heart. Ale manifestuje się dla serca. So we are inviting all of you. Więc my zapraszamy was wszystkich to wholeheartedly, całkowicie ze szczerego serca, and full of faith, i z pełną wiarą, to enter into the divine realm of devotional service. Aby do boskiej rzeczywistości czystej służby oddania. Have faith in it. Uwierz w to. This faith will carry you. Ta wiara, będziesz to opiekować. Very far. I zawiedzie cię bardzo daleko. It will carry you. Zaprowadzi cię. To the very end of life. Do samego źródła życia. And carry you into the next life. I zaprowadzi cię również do następnego żywota. And it will situate you. I będzie cię już tłumie ciebie. There where you can give your fullest love and receive the fullest love of the Lord. Okazać najwyższą formę miłości i tam będziesz mógł otrzymać najwyższą miłość.